Witam, tutaj Awalkis. I jako, że kiedyś robiłem poradniki do Tekita, które mi nawet w miarę chyba wychodziły, no to teraz znowu się za jakiś poradnik zabiorę. Tym razem zrobimy sobie instrukcję obsługi pluginu, którym będzie WorldGuard. Jako, że już na poprzednim filmie na Krawca był wyjaśniony World Edit, to już World Edicie nie będę drugiego filmu robić. Teraz będzie WorldGuard jako taki drugi, najważniejszy, właściwie trzeci może po Essentials jeszcze plugin na każdym serwerze. Więc tak, jak mamy serwer na Craftser założony, to mamy o tyle łatwiej, że po prostu nie musimy się bawić na FTP i tak dalej. Wystarczy po prostu, że sobie wejdziemy do panelu, klikniemy sobie na ten przycisk pod tytułem pluginy. No i tu nam się pojawia lista naszych obecnych pluginów. Musimy mieć oczywiście World Edita zainstalowanego, żeby nam WorldGuard zadziałał. No i wybieramy sobie z listy, klikamy ten plusik koło napisu pluginy, wybieramy sobie z listy WorldGuard, powinien być na początku był jako polecany. I sobie klikamy napis zainstaluj. I to mi trochę może zająć, bo teraz mi coś internet muli, ale za parę sekund powinno się to schować i powinno nam napisać, że już plugin jest instalowany. Jest. Żądanie instalacji zostało wysłane. Więc tak, jak sobie teraz na domek klikniemy i widać, że w konsoli coś się zaczęło dziać, czyli mamy zainstalowano plugin worldguard.jar, no i od razu się nam automatycznie zrobił reload. Ale żeby się upewnić, że nam wszystko na 100% się dobrze zainstalowało, wszystko bez bugów żadnych, to jeszcze sobie możemy zrestartować serwer na wszelki wypadek, bo reload powinien, ale nie zawsze wszystko na 100% nam załatwi. Ok, mamy już WorldGuarda zainstalowanego, bez żadnych błędów. Także montujemy się w Minecrafta i zaraz będziemy sobie robić jakieś regioniki. Ok, jesteśmy już w Minecraftach. No i mamy kawałek ładnej pustyni, gdzie możemy się pobawić. I tak, rozpoczynamy oczywiście od zaznaczenia sobie obszaru, który chcemy ochronić za pomocą drewnianej siekierki, którą znamy już z filmu o World Edicie. Nie trzeba oczywiście używać siekierki, można też użyć command, ale najwygodniej jest to robić siekierką. Zaznaczamy sobie dowolny obszar. Możemy go sobie oczywiście powiększyć, na przykład komendą expand vert, która nam to powiększy od góry do tego samego dołu. I no i zakładamy sobie nasz pierwszy region, komendą region. Define, na przykład nazwa test. I właściciel sobie ustawimy oczywiście Avalkis. Jeżeli nie napiszemy właściciela, region będzie bez właściciela, nikt nie będzie mógł na nim budować, oprócz oczywiście operatorów. Muszę sobie muzykę wyłączyć, o tym zapomniałem. Mamy już region, możemy sprawdzić, gdzie jest jakiś region, używając skóry. W poprzednich wersjach była to nitka, ale jak dodali nitkę jako pułapki, jako ten taki na podłodze leżący dings, no to nitki się nie da używać, więc jest to teraz skóra. I sprawdzamy sobie gdzieś, tutaj widzę, że nie ma regionu, a tutaj już jest. I mogę w nim budować, tak jak mi napisano w czacie, region się nazywa test. Możemy sobie wpisać komendy region, właściwie zamiast region można pisać RGE, jako taki skrót, region info test. No i nam się wyświetliła informacja o regionie. Jest to kuboid, czyli kwadratowy taki kanciaty regionik. Można też jakieś różne inne kształty sobie wybierać oczywiście. Priorytet 0, właściciel Avalkis, no i granice, czyli współrzędne tego regionu dokładne. No i jak już wiemy, że tu mamy region, jest to nasz region, możemy do niego kogoś dodać jeszcze. Drugiego właściciela, który też będzie mógł edytować, zmieniać, dodawać różnych tam członków do tego regionu komendą RG, będę teraz tymi skrótami pisać, add member, na przykład derp. Aha, moment, jeszcze zamiast, przed derpem jeszcze oczywiście musi być nazwa tego regionu, tak? Derp. No i region test updated i teraz sobie wpiszemy komendę znowu info i jak widać pojawił nam się też derp jako nasz członek tutaj. Co jeszcze? Możemy na przykład dodać zamiast pojedynczego użytkownika, możemy dodać całą grupę, to jest na przykład dwukropek i powiedzmy VIP. I w tym momencie tylko grupa VIP będzie mogła tutaj budować, ale możemy to jakoś tak przerobić, żeby na przykład sobie zrobić taką strefę, powiedzmy, nie wiem, dla VIP-ów na naszym serwerze, gdzie będzie tam jakiś enchant, nie wiem, coś tam ciekawego, do której będzie mógł wejść tylko ktoś, który ma grupę VIP przyznaną. I to robimy jeszcze montując flagę, na przykład pod tytułem bodajże pass-through
i wtedy tylko ten VIP będzie nam tu mógł wejść, a innych będzie odrzucać od tego regionu. I jeszcze możemy sobie dopisać tam na przykład jakąś flagę greeting, która będzie mówiła, że strefa tylko dla VIP-ów, ale o tym za chwileczkę. A w sumie nie, może nawet teraz. Więc tak, region, flag, greeting. W ogóle możemy sobie wpisać najpierw i tak nazwa tego regionu. Region, flag, test, powiedzmy blablabla. I to nam wyświetli listę dostępnych flag, jakie są. Jest tego dość sporo. Od właśnie przejścia, budowania przez jakiś region PvP, przez jakieś TNT wybuchanie, czy spawnowanie się mobów PvP i tak dalej, do właśnie do wiadomości wyświetlanych w czacie przy wejściu na dany region. Jest ten regionik tutaj. No i sobie robimy komendy, na przykład region, flag, test, i zamiast blolo napiszemy sobie na przykład greeting, strefa VIP. Strefa tylko dla VIP. I teraz jak sobie wyjdziemy z tego regionu i wejdziemy jeszcze raz, to wyświetla nam się komentarz, wyświetla nam się tekst pod tytułem strefa tylko dla VIP. Możemy oczywiście do tego też dodać jeszcze potem flagę pass-through, że tylko ten VIP będzie mógł tutaj wejść właściwie. No i to tyle. Flagi jeszcze można sobie ustawić, na przykład flagę PvP, region flag test, PvP deny. No i w tym momencie jest zabronione PvP na tym, w tej strefie VIP, powiedzmy. No i tak, oczywiście WorldGuard nie tylko służy do stworzenia stref VIP, na przykład często używany też jest do tworzenia miast na serwerach różnych, jeżeli nie mam pluginu na przykład Towny czy czegoś takiego. No i tak, usuniemy sobie teraz ten regionik test, komendu RG, delete albo remove, no i nazwa tego, czyli test. I region test was removed. No i sobie sprawdzamy teraz, rzeczywiście już tutaj nic nie ma. Zrobimy sobie znowu ten region, tak jak był, jeszcze cały czas wybór obszaru z World Elite'a cały czas nam został, więc zrobimy sobie komendę RG i zamiast na przykład define, to można sobie wpisać po prostu def, albo jeszcze krócej samo d. I sobie zrobimy region d, miasto na przykład. Mamy region miasto, sprawdzamy znowu, czy jest tam, gdzie trzeba, jest. I tym razem nie wpisałem właściciela, więc nie mogę tutaj też budować. No i musimy sobie, muszę się sam dodać teraz, komendą RG. Add owner, add owner, a walki są, nie, najpierw test, nie, już nie test, miasto, a walki z, działa, jest, mogę budować. I teraz tak, zaznaczymy sobie może jakąś drogę, sobie zrobimy, może nie tak ręcznie, sobie zrobię to po prostu world editem, replace stone. Mamy naszą piękną autostradę. Teraz sobie zaznaczymy działeczkę jakąś, pierwszą lepszą. Takie maleństwo. Na przykład zieloną wełną właśnie, żeby ją było fajnie widać. Hop, hop, hop. I mamy działkę. Teraz sprawdzamy, czy ten region na pewno jest tam, gdzie byśmy chcieli, czyli czy miasto jest większe od działki. No żeby oczywiście działka była w mieście, a nie miasto w działce, bo to trochę się mija z celem. I teraz cichaj ty. Wkurzasz tym swoim grzechotaniem, swoim skrzeczeniem. No. Zaznaczamy sobie teraz działkę, którą chcemy mieć. Czyli oczywiście siekierką. No i w tym przypadku sobie na przykład powiększymy to nie od góry do dołu, tylko na przykład zrobimy temu gościowi na działce limit 10 w dół i 15 w górę. Czyli expand 10 down i expand 15 up. I teraz mamy już zaznaczoną tę działkę. I teraz zrobimy sobie znowu region RG, define, czyli po prostu D. No i nazwiemy sobie na przykład, nie wiem, działka 1. No i dodamy sobie jako właściciela tej działki pana, który się nazywa Derp. I teraz jak sobie klikniemy tutaj, to widać, że jest też działka 1, ale nie możemy na niej budować. I ten ktoś, który sobie tutaj jest jako właściciel, też nie będzie mógł budować na tej działce, bo ta działka jest częścią miasta. No i grabież akurat najpierw miasto, a dopiero potem tę działkę w tym momencie. Więc nie może tutaj nikt budować w tym momencie. I znowu powiedziałem w tym momencie chyba 3 razy począc. I tak, teraz sobie musimy ustawić tak zwanego rodzica takiej działki. Komendą RG set parent
Setpa rent. Działka 1, miasto. Nie, coś źle. Działka 1, no. I już możemy tutaj budować. Możemy sobie zrobić znowu RG info. Działka 1. Działka 1. I jest tutaj już napisane, że rodzicem jest miasto, właścicielem jest pan derb, no i też granica, że tak powiem, koordynaty tej działki. I w tym momencie, jak zrobiliśmy coś takiego, to ten właściciel tej działki będzie mógł budować tylko w obrębie swojej działki, w górę, w dół, tam gdzie mu wyznaczyliśmy, ale nie będzie mógł modyfikować nic, co się znajduje poza jego działką, czyli na przykład drogi, nie rozkopie drogi, nie zdemoluje jakiejś latarni, nie powybija okien sąsiadowi. I jego sąsiad tak samo nie będzie mógł mu nic tam na działce mieszać i tak dalej. No, i właściwie myślę, że to by było wszystko. Flagi oczywiście też można różne ustawiać na samej działce, nie wiem, na przykład, że tylko temu gościowi wyłączyć coś, nie wiem, TNT, że w mieście możemy sobie drogę wysadzić, a działce nic się nie stanie. Nie widzę co prawda sensu w tym, tak to wymyślę na szybko, ale można coś takiego oczywiście ustawić. No. Tak samo PvP, jak sobie wyłączymy w mieście, no to na działce też będzie PvP wyłączone, ale na działce możemy osobno PvP włączyć, jeżeli my na przykład chcemy sobie w mieście, przykładowo w centrum miasta zrobić, nie wiem, arenę PvP, na której PvP będzie włączone, ale w mieście już nie. No. I to właściwie tyle. To mam nadzieję, że trochę tam wyjaśnia funkcjonowanie tego pluginu właśnie WorldGuard. To nie jest oczywiście wszystko, tam jeszcze jest trochę więcej tych rzeczy w WorldGuardzie. Przeważnie te flagi. Flag jest bardzo dużo i ciekawe, niektóre są bardzo ciekawe. Tak na przykład automatyczna regeneracja, możemy sobie, nie wiem, w mieście zrobić takie źródełko, że ktoś tam wskoczy, to mu się życie odradza i tak dalej, ale to już takie, powiedzmy, z wyższej półki te wszystkie te flagi. Także to już by było na tyle z takich podstaw. Dzięki za oglądanie i na razie.